Pozdrowienia z Bangladeszu. Jestem w obozie dla uchodźców Rohingya, gdzie prowadzimy dystrybucję żywności. Niedawno byłem w innym obozie, gdzie zapewniamy uchodźcom schronienie. Patrząc na ogrom ludzkich potrzeb i widząc zaangażowanie pracowników, uświadamiam sobie, jak pożyteczną pracę wykonuje ADRA. Odwiedzając ten obóz, widzę pomysłowość przebywających tu ludzi i ich zdolność przetrwania w bardzo trudnych warunkach. Gdy doszedłem do targu rybnego, przypomniała mi się historia biblijna o 5 chlebach i 2 rybach. Głodni ludzie przyszli do Chrystusa, a On pobłogosławił jedzenie i pomnożył je. Rozdajemy żywność 19 tysiącom rodzin, czyli około 100 tysiącom osób, ale w sumie w tych obozach żyje 800 tysięcy ludzi. Wszyscy są głodni, wszyscy potrzebują błogosławieństwa, wszyscy potrzebują cudu. A może to my dzięki naszej hojności możemy być dla nich cudem. Możemy pomnożyć te ryby i podzielić się żywnością z ludźmi, którzy głodują w tych obozach. To dla nas zaszczyt, że możemy zapewnić 100 tysiącom osób wyżywienie na 2 tygodnie, ale co potem? I co z tymi, do których jeszcze nie dotarliśmy? Bóg błogosławił ludziom w czasach biblijnych i błogosławi również obecnie. Postawił nas tutaj nie bez powodu. Przypomina mi się też kobieta przy studni. Jezus zaproponował jej wodę ze źródła, która nigdy nie wysycha. Akurat w tym obozie dla uchodźców trudno jest o wodę. Obóz, który odwiedziłem wczoraj, leży w głębi lądu i jest tam kilka studni. Tutaj jesteśmy zbyt blisko morza, więc woda, którą czerpie się ze studni, jest słona i niezdatna do picia. Dlatego jesteśmy zależni od systemu grawitacyjnego, którym staramy się sprowadzać czystą wodę z gór. Jednak te zasoby są niewystarczające i mamy niedobory wody. 100 tysięcy osób potrzebuje wody. Mamy dostarczać ludziom nie tylko wodę ze studni, która nigdy nie wysycha. Potrzebna jest też woda utrzymująca ich przy życiu. Zanim zaczniemy rozmawiać z ludźmi o życiu, powinniśmy zaspokoić ich potrzeby, a pragnienie wody to bardzo realna potrzeba osób przebywających w tym obozie. Liczę na Wasze hojne wsparcie działań ADRY. Pomagajmy ludziom, którzy tak wiele wycierpieli, którzy ogniem karabinów maszynowych zostali wypędzeni ze swoich domów, którzy podczas ucieczki stracili swoich bliskich i znaleźli się w tragicznym położeniu.